Nasze rozważania, dzisiejsze rozważania zatytułowałem Słodycz i gorzkość. Na pozór przeciwieństwo, ale kiedy zaczynamy czytać Słowo Boże, to zaczynamy rozumieć, że właśnie i słodycz, i gorzkość towarzyszą każdemu wierzącemu człowiekowi. Kiedy myślę o wierzących, mam na myśli konkretnie ludzi, którzy narodzili się na nowo. I zresztą wyjdzie to w naszych rozważaniach dość mocno dzisiaj, że o takich ludziach właśnie mówimy, kiedy powiadamy, że ktoś jest wierzący. Będziemy na początek czytali fragment Księgi Objawienia z rozdziału 10. Jeśli ktoś może sobie otworzyć, to dobrze, bo może śledzić po prostu, co czytamy. Ale zanim zaczniemy to czytać, musimy na coś zwrócić uwagę. Pierwsze trzy rozdziały Księgi Objawienia to są te rozdziały, kiedy Pan Jezus ma coś do powiedzenia Kościołowi. Nie wchodzę tutaj w żadne szczegóły, ponieważ o wiele można byłoby powiedzieć, ale niemniej kończy się na liście do kościoła w Laodycei, o którym to kościele wiemy, że był praktycznie martwym kościołem. I dopiero kiedy ten kościół zostaje nazwany, można powiedzieć z imienia, że jest martwy, to kolejne rozdziały rozpoczynają opis sądu, który przyjdzie. I musimy to zobaczyć. Sąd, który przyjdzie, będzie między innymi wynikiem tego, że Kościół przestał żyć Bożym życiem. Więc jeżeli my dziwimy się pewnym zachowaniom świata, pewnym wydarzeniom, które nas otaczają, to my nie możemy tego wyabstrahować z historii Kościoła. Nie możemy powiedzieć, że Kościół, a świat to są dwie zupełnie różne rzeczywistości. De facto są, ale są powiązane ze sobą. Więc jeśli Kościół nie powstrzymuje swoją świętością, swoją chwałą, swoim posłuszeństwem Bogu, nie powstrzymuje tego, co chciałby diabeł zrobić na tym świecie, no to on to robi. I wtedy niektórzy tak zwani wierzący już wtedy powiadają, no jak to jest, ten Bóg to jest bez mocy jakiejś, no bo my musimy się chronić, bronić i uciekać i tak dalej, i tak dalej. Tak mówi tylko nie Kościół. Ponieważ prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa żyje zupełnie innym życiem. I w tej sytuacji również pojawia się to zdarzenie, które zostało zapisane w tym 10 rozdziale. Cały 10 rozdział to jest praktycznie poświęcony temu, o czym dzisiaj będziemy mówili. Jeszcze jedna rzecz. 11 werset tego rozdziału mówi tak. I powiedziano mi, to są słowa skierowane do Jana, apostoła, musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach i królach. Czyli to, o czym będziemy mówili, to wydarzenie, które miało miejsce, zmierza do tego, żeby Jana przygotować do tego, aby mówił, jak powiedziane tu jest, o ludach, narodach i językach i królach. Czyli musi się zdarzyć coś w tym człowieku, co sprawi, że słowo, które będzie teraz wypowiedziane, będzie miało moc, będzie miało autorytet. Będzie miało swoją chwałę. I powiem to bardzo dobitnie. Jeżeli przychodzisz do jakiegokolwiek kościoła, także tutaj, i wychodzisz z tego kościoła i nie jesteś zły na kaznodzieję, albo nie wynosisz w swoim sercu tego kazania, które było wygłoszone, to lepiej tu nie przychodź. Bo to znaczy, że ten kaznodzieja to jest do niczego i szkoda dla niego czasu. Lepiej sobie znaleźć miejsce, gdzie jest żywe słowo.
Teraz jest wiosna, budzi się do życia przyroda, jak się to ładnie mówi, ale po czym wiemy, po czym poznajemy, że ona się budzi? No, podchodzimy do krzewów, do drzew, widzimy, że się pojawiają pąki, że się pojawiają listki. Jest życie. Jest życie. Przecież nie chwalimy się drzewem, które będzie przez cały sezon bez jednego liścia. Raczej dojdziemy do wniosku, że należy go wyciąć, bo po prostu jest suche, być może chore. Wtedy ogrodnik to rozpoznaje. Dobrego kaznodzieję jest poznać po tym, że w przeciętnym kościele większość słuchaczy jest na niego wkurzona, a mniejszość jest szczęśliwa. Bo inaczej tam nie warto przychodzić. Kompletnie. No to słuchajmy, co wydarzyło się w tych 10 wersetach. I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia. A w ręku swoim miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa, a na jego krzyk odezwało się głośno 7 grzmotów. A gdy przebrzmiało 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedziało owych 7 grzmotów, a nie spisuj tego. I tu przez moment staniemy. W 13 rozdziale 1 listu do Koryntian apostoł Paweł powiada, że po części poznajemy. I tu mamy dowód na to, że po części poznajemy. Dlatego, że Jan coś zobaczył, coś usłyszał i chciał to zanotować, ale słyszy nie. Tego nie wolno ci pisać. To jest zakryte. A to nie jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie znajdujemy właśnie taką informację. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że on zna Słowo Boże na wskroś, wie o Bogu wszystko, to głupoty opowiadam, mówiąc najdelikatniej. I poprzysiąg na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię i to, co na niej, i morze i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Lecz w dniach, kiedy 7 anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, podkreślam, tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał: idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, żeby mi dał książeczkę, a on rzeczy do mnie: weź i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód, a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. Stąd tytuł kazania: słodycz i gorzkość. Książeczka, o której wspomina Biblia, to Słowo Boże. Każdy wierzący człowiek, każdy nowonarodzony, każdy, kto kiedykolwiek zaczął czytać Słowo Boże, każdy, kto go czyta, każdy, kto pielęgnuje to Słowo, zaczyna w jakimś momencie doświadczać czego? Że to Słowo staje się rozkoszą. Staje się naprawdę słodkie. Słodyczą się staje, dlatego że ono przynosi życie. Dlatego że ono zmienia człowieka, zmienia jego naturę. Zmienia jego sposób myślenia, zmienia jego serce, rozpala jego ducha. Człowiek staje się kimś innym, zjadając Słowo Boże, bo Słowo Boże jest pokarmem naszym. Tak Biblia mówi, że Słowo Boże jest naszym pokarmem, a pokarm się zjada, konsumuje się pokarm. I on przynosi i zawsze, w nawet najgorszym utrapieniu, przyniesie nadzieję. I ludzie, którzy
stosują tego rodzaju pokarm, oni wiedzą, że to naprawdę jest słodycz. Zobaczcie, w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, nie musicie tego otwierać, ja to szybko przeczytam, jest napisane w 4 wersecie i 5. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowo Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego i tak dalej. Czyli można, kosztując Słowo Boże, przekonać się, że jest dobre. Że to jest coś, co chcemy spożywać. Chcemy to mieć dla siebie. Ale jest druga strona tego medalu. A mianowicie apostoł powiada, że kiedy spożył to słowo, to rzeczywiście w jego ustach było słodyczą. Było słodkie. Ale jego żołądek napełnił się gorzkością. Jego wnętrze było pełne gorzkości. Nie wiem, czy to jest w ogóle kulinarnie możliwe, więc się na ten temat nie wypowiadam. Natomiast jeżeli spożywam coś, co jest słodkie, to dlaczego staje się to gorzkim? My rozumiemy, że Biblia jest księgą, która mówi nam o duchowych rzeczach. I w duchowym wymiarze pokazuje nam to, co czasami widzimy tylko fizycznie, materialnie. Dlaczego to, co było tak słodkie? Dlaczego Słowo Boże stało się tak gorzkie w sercu tego człowieka, który za chwilę miał mówić do królów, czyli do przywódców, miał mówić do ludzi całego świata, miał mówić do narodów, miał mówić do konkretnych państw. Za chwilę, kiedy zaczniemy to czytać, to wam się to wyjaśni, ale już wcześniej powiem, co wynika z tego. To, co miał mówić, było tak gorzkie. To, co miał mówić, było tak trudne i tak straszne, że w zasadzie on tego nie chciał mówić. Ale to, że słowo było słodkie, przekonywało go, że kiedy już powie, co ma do powiedzenia, a wie, że dzieli się Słowem Bożym, to jest nadzieja, że będą takie usta, w które także jak i jego usta napełnią się słodyczą. Kiedy mamy do czynienia ze Słowem Bożym, to mamy przynajmniej 3 możliwości, jak postąpić. Zarówno wtedy, kiedy mówimy kazanie, zarówno wtedy, kiedy rozmawiamy z kimś w 4 oczy, czy w szerszym gronie, zarówno wtedy, kiedy proponujemy jakieś rozwiązania komuś, kto ma kłopot. Po pierwsze, możemy mówić tak, jak mówi słowo. I nie zawsze to, co mówimy, jest słodyczą w naszym wnętrzu. Czasami to są gorzkie słowa. Czasami to są słowa pełne bólu i cierpienia. Ale wiemy, że mówi tak Słowo Boże i nie możemy powiedzieć inaczej. Taki przykład wam podam. Jeżeli, a mnie się już zdarzyło coś takiego, jeżeli masz naprzeciwko siebie zakochaną dziewczynę, zakochaną w jakimś człowieku i wiesz, że to jest człowiek niewierzący i ona szczerze pyta, co ona ma zrobić, czy ona ma wyjść za mąż, czy może wyjść za mąż. A ty odpowiadasz zgodnie ze Słowem Bożym. Nie. Słowo Boże mówi, że nie możesz tego zrobić, bo co ma wspólnego światło z ciemnością? Czy to jest przyjemne coś takiego powiedzieć? Nie, to jest bolesne. Nie tylko ty masz cierpienie, który to mówisz, ale i ona cierpi, kiedy to słyszy. Ale Słowo Boże takie jest. Można oczywiście zastosować inną metodę i niestety ona jest często stosowana, czyli zupełnie zapomnieć o Słowie Bożym. Obejść je. I powiedzieć, a jak się kochacie, no to
to się kochajcie. No i tyle. Z tego na ogół są nieszczęścia i z tego na ogół są rozbite małżeństwa. I praktyka pokazuje, że tak jest i tu nie trzeba żadnych domysłów. No i jest trzecie wyjście. To jest takie wyjście, taki półśrodek. No wiesz, Biblia mówi tak, ale przecież Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy. Bóg to co zepsujemy, to Bóg naprawi. I to jest kolejne oszustwo, ponieważ my nie możemy Boga zmuszać do tego, żeby wykonywał naszą wolę. Bóg swoją wolę objawił. I nie zawsze jest prostą rzeczą właśnie taką wolę wykonywać. Czy wy jako rodzice zawsze z radością karcicie swoje dzieci? Nie. Ale wiecie, że to należy zrobić. I to jest gorzkie. A Biblia uczy, że tak należy postępować. Jest wiele sytuacji życiowych, w których doświadczamy właśnie gorzkości. Właśnie dlatego, że jesteśmy wierni Słowu Bożemu. Do tego jeszcze często słyszymy ze strony ludzi jako komentarz słowa nienawiści, pogardy, złości. A czemu ty mnie oceniasz? A skąd ty wiesz? A kto ci dał prawo? I tak dalej, i tak dalej. To też wzbudza gorzkość. Bo to jest konsekwencja tego, że człowiek jest wierny Słowu Bożemu. Dlatego nie dziwmy się, że anioł mówi do Jana, ty musisz to zjeść. To słowo musi dostać się do twojego wnętrza. Bo jeśli to słowo pozostanie tylko tutaj, to ty go nie będziesz stosował i będziesz unikał sytuacji, w których będziesz chciał się tym słowem dzielić. Ponieważ to słowo będzie, wierność temu słowu będzie dla ciebie wielkim kosztem, ale przecież twoje wnętrze tego nie zniesie, bo ty nie żyjesz tym, nie karmisz się tym słowem. Ono nie kształtuje twojego wnętrza, ono nie wzbudza w tobie miłości do Chrystusa. Sięgniemy teraz do listu do Filipian, do rozdziału trzeciego. I w rozdziale trzecim mamy ciekawy werset, właściwie kilka wersetów, których często ludzie nie rozumieją. Mam takiego ulubionego komentatora katolika, który wszystko rozumie na opak. I również ten fragment on rozumie w ten sposób, że jeżeli żyjemy z Chrystusem, to musimy cierpieć. Ale on nie rozumie dlaczego. I on nawet twierdzi, że to cierpienie jest konieczne, żebyśmy byli zbawieni. Tymczasem w ogóle nie o to chodzi w tym fragmencie Słowa Bożego. Przeczytajmy go. To jest od 7 do 10. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Ta historia króciutka mówi o tym, że człowiek umarł dla siebie. Umarł dla siebie, ponieważ Bóg objawił mu swoją chwałę do tego stopnia, że on już niczego innego nie pragnie, niczego innego nie szuka. Ale jest pewien koszt. Jest pewien koszt, którego wielu ludzi nie bierze pod uwagę, dlatego że nie wiedzą, że on istnieje. Swego czasu Pan Jezus do swoich uczniów powiedział, ja nie mogę wam teraz wszystkiego powiedzieć, bo wy nie jesteście w stanie z tego znieść. I pozornie wygląda na to, że Jezus nie mówi im o cierpieniach, które na nich przyjdą, żeby ich nie zniechęcać.
bo mogliby odejść. Nie. Myślę, że Pan Jezus nie mówi im właśnie o tym, o czym teraz czytaliśmy. Dlatego, że jak opowiedzieć coś, czego się opowiedzieć nie da? Jak opowiedzieć człowiekowi, który zjada coś słodkiego, że za jakiś czas to stanie się gorzkie w jego żołądku? On tego musi doświadczyć. On musi to zobaczyć we własnym życiu. Kiedy prawdziwie Bóg pozwolił ci odnaleźć Chrystusa, bo wiemy, że to Ojciec przyprowadza do Syna, nie człowiek z własnej inicjatywy znajduje Chrystusa. Ojciec przyprowadza ludzi do Syna, kiedy znalazłeś Syna, kiedy zachwyciłeś się Chrystusem, kiedy Słowo dotarło do ciebie, kiedy zrozumiałeś, jak straszliwym grzesznikiem jesteś, kiedy te grzechy wyznałeś, kiedy ochrzciłeś się na znak swojej wiary, kiedy narodziłeś się na nowo, napełniony zostałeś Duchem Świętym i rozumiesz, że jesteś świątynią tego Ducha, to wtedy zaczynasz doświadczać czegoś, czego wcześniej w ogóle się nie spodziewałeś. Zaczynasz patrzeć na świat oczami samego Boga. Zaczynasz zauważać w świecie to, czego nigdy nie zauważałeś. Wiem, że to jest taki prostacki przykład, ale on dobrze oddaje to, co chcę powiedzieć. Przez kilkanaście lat mieszkałem w bloku i zawsze byłem przekonany, że jest jeden rodzaj krzewu, który rośnie w mieście. Kiedy zaczęliśmy trochę dbać o ogród w naszym domu, to się przekonałem, że krzewów jest cała masa. Ale nawet gdyby ktoś mi kiedyś wcześniej to opowiadał, to pewnie jednym uchem by wpadło, drugim by wypadło, ponieważ ja z tym nie miałem nic do czynienia. Tak jest z życiem, jakie prowadzimy w Jezusie Chrystusie. Nie możesz prowadzić świętego życia w Jezusie Chrystusie i nie możesz być szczęśliwym człowiekiem, jeżeli Duch Święty nie doprowadzi ci takiego miejsca, w którym zrozumiesz, że jesteś strasznym grzesznikiem. Nie ma możliwości, żeby bez takiego doświadczenia cokolwiek zmieniło się w twoim życiu. Nie wiem, czy wiecie, ale w więzieniach są tylko niewinni ludzie. Wiecie o tym? Jak pójdziecie do więzienia i zapytacie tych ludzi, za co siedzą, to oni są niewinni. Oni za niewinność siedzą, wszyscy. Kiedy zapytasz przeciętnego człowieka, czy on grzeszy, powiedzie, nie, on nigdy nie grzeszy. Przecież on nikogo nie zabił, on nikomu nic nie ukradł, on nie cudzołożył, on nie zrobił tego, tamtego, siamtego. Dopiero wtedy, kiedy Duch Święty otwiera ci oczy, te duchowe oczy, zaczynasz rozumieć, jak strasznym grzesznikiem jesteś. I musisz coś takiego przeżyć, jeżeli chcesz być człowiekiem nowonarodzonym. Jeżeli ludzie tego nie przeżywają, to nigdy nie narodzili się na nowo. Nie mają pojęcia, o czym czytają wtedy, kiedy otwierają Słowo Boże. I ono do nich nie mówi. Dlatego, że jest blokada grzechu. Jest ta ściana, od której Słowo Boże się odbija. I owszem, możesz czytać psalm, możesz się ucieszyć psalmem i powiedzieć, jaki fantastyczny psalm czytałem dzisiaj. No po prostu piękny i masz prawie, że słodycz w swoich ustach. Ale rano się budzisz, już nie pamiętasz tego psalmu. Już nawet nie wiesz, o co ci chodziło. Bo to było takie chwilowe uniesienie. Uniesienie na bazie uczuć, które ci towarzyszyły. A tymczasem Słowo Boże, ono ma wejść w nasze życie, ma się stać pokarmem naszym. Ja mogę nie zjeść dzisiaj śniadanie, nie muszę zjeść obiadu. Ale jeśli nie zjem Słowa Bożego, to poniosę prawdziwą szkodę. Nie chodzi o to, że przeczytam, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie muszę rano wstać koniecznie, muszę przeczytać dwa wersety, bo jak nie przeczytam, to tragedia. Nie o tym rozmawiamy. Ja muszę zjeść. Muszę zjeść to słowo.
I to słowo, ono przez cały dzień we mnie pracuje. Ono nieustannie przypomina mi rzeczywistość, o której nie mam pojęcia. I przez cały ten dzień, żyjąc o Bożym Słowie, dowiaduję się o sobie, dowiaduję się o świecie, dowiaduję się o ludziach, rzeczy, o których wcześniej nic nie wiedziałem. Nie ma innej możliwości. Słowo musi we mnie wejść. I kiedy we mnie wchodzi Słowo Boże, kiedy ono we mnie zaczyna żyć, kiedy ono zaczyna kształtować mnie, zaczynam zmieniać swoje myślenie, zaczynam inaczej widzieć, inaczej słyszeć. Inne jest moje serce. Inaczej funkcjonują moje ręce. Inaczej funkcjonują moje nogi. Na przykład moje nogi już nie pójdą tam, gdzie chodziłem zawsze, aby karmić się grzechem. I wtedy staje się coś, czego nikt nigdy nie wiedziałby, gdyby tego nie przeżył. Zaczynam doświadczać takiego cierpienia, jakie było w Chrystusie przez 3,5 roku Jego służby. Kiedy Chrystus znalazł się pomiędzy ludźmi, czysty, święty, bezgrzeszny, doskonały, kiedy popatrzył na ludzi, to Jego serce bolało. To Jego wnętrze bolało, bo widział cierpienie tych ludzi. Widział smutek tych ludzi, widział ból tych ludzi. Mało tego, On rzucał im, można powiedzieć, koło ratunkowe, a oni tym gardzili. On nie miał o to do nich pretensji. On tylko mówił, jeżeli tego nie przyjmiecie, jeżeli nie uwierzycie, to już jesteście osądzeni. Pamiętajcie, już jesteście osądzeni nie dlatego, że mnie nie posłuchaliście. Wy już jesteście pod sądem. A ja wam rzucam koło ratunkowe, żebyście pod sądem nie byli. Kiedy patrzymy na rozpadające się małżeństwa, bolejemy nad tym, cierpimy. Kiedy widzimy, jak ludzie umierają, czasami jak dzieci umierają, bolejemy nad tym, cierpimy z tego powodu. Kiedy widzimy, jak ludzie na siebie wzajemnie napadają, jak ludzie kłamią, jak oszukują, bolejemy nad tym, cierpimy. Tak jak Chrystus, dokładnie tak jak Chrystus. Kiedy mówimy o cierpieniu, to naprawdę powiedzenie, że chodzi o cierpienie Jezusa na krzyżu, jest bardzo, bardzo spłaszczone. My nie mamy tego cierpienia. On to za nas zniósł. To nie jest nasze przeznaczenie. Ale naszym przeznaczeniem jest chodzić z Nim i w Nim każdego dnia. A to oznacza, że przebaczamy ludziom, a to zawsze kosztuje. Zawsze kosztuje. Przebaczanie tym, którzy nas traktują niesprawiedliwie, zawsze będzie kosztowało. Zawsze będzie wywoływało w nas cierpienie. Dlatego, że ciało pragnie zemsty. Ciało pragnie udowodnić, że racja jest po naszej stronie. Ale Chrystus nikomu niczego nie udowadniał. Nie musiał. I my postępujemy dokładnie tak samo. A to kosztuje, to boli. Dlatego, że w każdej chwili cały czas umieramy dla siebie. Powiem wam, że kiedy mam sytuacje, w których ktoś mnie stawia w sytuacji, no w takiej sytuacji, że muszę rozstrzygać konflikt pomiędzy braćmi, pomiędzy siostrami, pomiędzy mężem i żoną, zawsze mnie to kosztuje mnóstwo duchowego zdrowia. Mnóstwo. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że ci ludzie to wszystko, co przeżywają, przeżywają w wyniku nieposłuszeństwa Bogu. Ja to wiem. Bo wiem, że człowiek, który żyje dla Boga, umiera dla Boga i już nie ma moje. I już nie ma mojej racji. W związku z czym nie ma konfliktu między braćmi i siostrami. Nie ma konfliktu między małżonkami. On nie może zaistnieć, bo nie ma pola do
takiego konfliktu. Jeśli ktoś myśli, że ja jestem idealistą, to bardzo się myli. Nie jestem idealistą. Raczej powiedziałbym, że jestem pragmatykiem. A pragmatykowi bardzo daleko do idealizmu. Natomiast jestem pragmatykiem biblijnym. Czyli jeśli Biblia mówi tak, to jest tak. Jeśli Biblia mówi nie, to jest nie. To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Ale żeby to było proste, to trzeba znaleźć się w sytuacji człowieka, któremu podano Słowo Boże i powiedziano mu jedz. Jedz. Jeżeli jesz Słowo Boże, to ono wchodzi do twojego wnętrza i zaczyna się praca. To jest praca, którą Bóg sobie zaplanował i nic nam do tego, jak ona długo trwa. Ale ona trwa. I być może kiedyś się zdziwimy, gdy zobaczymy w niebie ludzi, których się nie spodziewaliśmy tam zobaczyć. Pewnie się drugi raz zdziwimy, kiedy będziemy rozglądać się za tymi, którzy mieli tu być, ale ich nie ma. Ale słuchajcie, to Bóg tą pracę wykonuje. I my nie mamy wglądu w to, co dzieje się we wnętrzu człowieka. Dlatego powstrzymajmy się czasami przed takimi szybkimi ocenami. Powstrzymajmy się czasami przed takim szybkim stwierdzeniem, że ten, ta, to są tacy lub jeszcze inni, a na pewno gorsi ode mnie. Jeżeli jesteś w małżeństwie, to kluczem do szczęścia tego małżeństwa jest twoja osoba. Nie żona, nie mąż, czyli nie ten drugi. Ale to ty jesteś kluczem. Jeżeli umrzesz dla siebie, to nawet gdybyś miał, przepraszam, wściekłego współmałżonka, no to jemu to przejdzie po jakimś czasie, bo na kim ma tę wściekłość wyładowywać? A nawet gdyby mu nie przeszło, to ja wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy i ochroni tego, który jest jego własnością. Więc może zrobić dwie rzeczy Bóg. Uważajcie, może zabrać cię z tego świata, albo może zabić twojego współmałżonka. Co zrobi, nie wiem. Ale coś zrobi. Ale to ty jesteś kluczem do tego, żeby twoje małżeństwo było szczęśliwe. To nie będzie żadna tajemnica, kiedy wam zdradzę, iż kiedy rozmawiam z małżonkami, którzy mają coś na pięku, to zawsze ten drugi jest tym gorszym. To zawsze ten drugi jest winien. To chyba nie jest tajemnica, nie? Zawsze tak myślimy, my sami również. Wtedy, kiedy bracia i siostry mają jakiś konflikt, to oczywiście wina jest tego brata, wina jest tej siostry. Ale nie mój, nie moja wina. To ja jestem tutaj niewinny kompletnie. To jest nieprawda. Bo gdybyś umarł dla siebie, to byście w ogóle nie przyszli w sprawie tego konfliktu, bo nie byłoby o czym rozmawiać. Gdyby ten brat, ta siostra rzeczywiście zachowywali się wobec siebie bardzo niegrzecznie, to byś powiedział jedną rzecz. Słusznie, bracie, słusznie, siostro. Ja naprawdę zasługuję na to, żeby mnie tak traktować. Zbawiony jestem z łaski, a nie z powodu doskonałości mojego charakteru. Także dziękuję ci, że mi o tym przypominasz. Wiecie, co by się stało? W większości przypadków ten drugi po prostu by się zalał wstydem. Albo jeżeli by był taki przypadek, że po prostu ten psychopata nie miałby się na kim wyżywać, to by sobie poszedł. Bo nikt nie dałby mu pola do popisu. To my jesteśmy kluczem do pokoju w małżeństwach, w rodzinach, w kościele. Ja jestem kluczem. Ode mnie się zaczyna. I na mnie się musi skończyć.
Bo jak moje ego jest dotknięte, to moje ego jak jest żywe, o, to ma się dobrze i ma dużo do powiedzenia. Ale jak moje ego jest martwe, nic nie mam do powiedzenia. Absolutnie się zgadzam. Tak, jestem taki, jak mówisz. To prawda. Ale Bóg mnie zbawił. I cóż mogę za to? Ja nawet nie starałem się o to. Ja nawet nie wiedziałem, że mogę się starać. Bóg przyszedł do mnie i zbawił mnie. Słusznie prawisz, że jestem taki, siaki, owaki, jeszcze gorszy. Ty nawet nie wiesz, jak ja jestem zły. Bo gdybyś wiedział, wiedziała, to byś sobie jeszcze pofolgował, pofolgowała. Rozumiecie? Słowo Boże autentycznie zmienia człowieka. Taki przykład życia Chrystusa. Tuż przed swoją śmiercią staje przed Sanhedrynem i sługa arcykapłana bije go w twarz. Ciekaw jestem, ilu z nas byłoby chętnych, żeby mu oddać. Ja znam takich pastorów, co by mu tak przylali, a później by powiedzieli, należało mu się. I nawet powiedzieliby, Słowo Boże tak mówi, że tak można byłoby. A co zrobił Chrystus? Zwrócił się do niego i zapytał go, czy prawo, które wyznajesz, pozwala ci na to? Nie chciałbym być w butach tego sługi. Dlatego, że on wszystkiego mógł się spodziewać, ale nie czegoś takiego. I on musiał przyznać sam przed sobą, że to, co zrobił, było niezgodne z zasadami, w które, jak tak twierdzi wobec wszystkich, wierzy. To jest najlepszy sposób na to, żeby kogoś przywołać do porządku, a jednocześnie nie oddać mu tym samym sposobem, w który on oddał, czy nawet nie oddał, ale rozpoczął z nami się prawować. Rzymian, list do Rzymian, 8:17, mówi o podobnej rzeczy. To tylko jest świadectwo, że skoro te wersety są rozrzucone po Biblii, a będziemy jeszcze inne przytaczać, to nie jest żaden przypadek. A jeśli dziećmi Bożymi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Bardzo wielu ludzi przyznaje się do tego, że są dziećmi Bożymi. Bardzo łatwo im to przychodzi. Bardzo łatwo. Potrafią cały wywód teologiczny zrobić. Ale ja pytam, tak jak pyta Słowo Boże. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, dziedzicem Królestwa, to czy cierpisz razem z Chrystusem? I tutaj zapada milczenie. Albo następny wywód teologiczny, że czas cierpienia się już dla nas, dzieci Bożych, skończył. No to w takim razie, co czytaliśmy przed chwilą? Jeśli jesteś dziedzicem Chrystusa, to razem z tym całym duchowym bogactwem dziedziczysz również ten dar w postaci współcierpienia. Wiecie, że kiedy po swoich rodzicach, po swoich dziadkach, po bliskich dziedziczycie cokolwiek, to ludzie często o tym nie wiedzą, podpisują dokumenty i okazuje się, że odziedziczyli dług. I muszą go spłacać. Dziedziczenie nie oznacza samych korzyści w sensie materialnym, ani w sensie duchowym, ale dziedziczenie oznacza, że te biblijne dziedziczenie, że jednoczymy się z tym, który pozwala nam wejść do tego dziedzictwa. Skoro mamy naturę Chrystusa, to również z Chrystusem współcierpimy. To wszystko, co przed chwilą powiedzieliśmy, staje się naszą codziennością, prawdą. Przeczytajmy o takim człowieku, który o tym napisał. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 21-33. Apostoł Paweł o sobie powiada tak. Ale zanim o tym powiem, taka krótka dygresja. Słuchajcie. Wszyscy, jak tu siedzimy, wiemy, kim był apostoł Paweł.
I jeśli bym zapytał, a byłaby uczciwa odpowiedź, czy chcielibyście dokonać takiego dzieła, jakiego dokonał apostoł Paweł, to powiem wam, że każdy z nas uczciwie powie, że tak. No bo jak ktoś powie, że nie, to mu nie uwierzę. No to teraz zobaczcie, jaką on cenę zapłacił za to, jakie dzieło wykonał i jaką wy cenę musicie zapłacić, jeśli chcecie mu towarzyszyć. Ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty. Ja jestem śmiały. Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama? Ja także. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej. Ja więcej pracowałem. Częściej byłem w więzieniach. Nadmiarę byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? Jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę w słabości mojej. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię. Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto namastyńczyków, aby mnie pojmać, ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem jego rąk. Apostoł Paweł, który przecież nie zawsze był apostołem, ale przez pewien czas swojego życia był wyznawcą religii, mojżeszowej religii, nie dożył też późnej starości, a więc możemy sądzić, że jego służba była stosunkowo krótka. No, trwała oczywiście na tyle lat, na tyle dużo lat, że wykonał wiele wspaniałych rzeczy i napisał wiele wspaniałych pism. Ale to nie było 80-90 lat. I on to wszystko przeżył. Ale on nie pisze tego skarżąc się. On to napisał dlatego, żeby wobec chełpienia się innych, którzy uważali, że Pawłowi się nie należy takie szczególne miejsce w życiu Kościoła, podpowiadali, że i oni byli w podróży, i oni gdzieś tam byli napadnięci. Apostoł mówi, no to dobrze, to teraz posłuchajcie, jak to było w moim życiu. Ktoś, kto naprawdę oddał siebie Chrystusowi, nie będzie miał łatwego życia. Tu nawet jest powiedziane, że był w niebezpieczeństwach od fałszywych braci. No, dzisiaj trudno być w niebezpieczeństwie w podróży, no bo cóż mi się może stać? Zbójców nie ma. No, są jakieś wyjątkowe sytuacje. Czasami stoją z tymi suszarkami. Tu mają nowoczesną broń teraz. Ale generalnie czujemy się w tym świecie w miarę bezpieczni. No, ale jeżeli zaczynamy głosić Słowo Boże, to jesteśmy w niebezpieczeństwie od fałszywych braci na pewno. Na pewno jesteśmy w niebezpieczeństwie, które czyha w postaci diabelskich pomysłów na nasze życie. Zdradzę wam coś, co chodzi za mną od kilku lat. Nie wiem, czy to jest prawda. Czy będzie to prawda. Ale ja bardzo często mam taką myśl, że któregoś dnia ktoś na mnie dokona zamachu.
I gdybym miał z tego powodu się wycofać, to nigdy. Na pewno bym się nie wycofał. Nawet gdyby miało mnie to kosztować życie. Bo ja wiem, komu służę, wiem, co mówię i wiem, że wydaliśmy wojnę diabłu, który w tym kraju urządził sobie siedlisko i nie ma zamiaru tego kraju i tego narodu oddać Chrystusowi. Ale wiecie co? Wyrok już zapadł. Bóg z tego narodu wybrał sobie ludzi. I diabeł tutaj nie ma nic do gadania. Może sobie straszyć, zgrzytać zębami. Niewiele mnie to interesuje. Ktoś, kto jest pełen Słowa Bożego, karmi się Słowem Bożym. Rozumie to. Tak, cierpi, ale rozumie, że to jest jedyna droga, która mu została. Nie ma innej drogi. Po prostu żadna inna droga nie istnieje. Bo kiedy narodzisz się na nowo, to jedyną drogą jest Jezus Chrystus. Nie chodzi o to, że są alternatywy, bo ich nie ma. Jezus to jest droga. Wszystko inne to są wertepy. Więc jeżeli chcesz być na drodze, to jesteś w Jezusie Chrystusie. I tyle. Jeszcze sięgniemy do pierwszego listu Piotra. Powoli będziemy kończyli, spokojnie. Jak ktoś już jest zdenerwowany, to musi poczekać jeszcze, żeby się to zdenerwowanie wylało, jak wyjdzie. Drugi rozdział, 18 werset do 25. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Biblia powiada, że cierpienie jest łaską. I ktoś, kto nie jest narodzony na nowo, zupełnie tego nie rozumie. I nawet się będzie buntował przeciwko temu. Ale wcześniej powiedzieliśmy, że wszelka zmiana w kościele, w rodzinie, w małżeństwie zaczyna się od tego, że ja umarłem dla siebie. Kiedy ja dla siebie umarłem, to oczywiście jestem pierwszym obiektem, na którym wszelkie zło znajdzie swoje przeznaczenie. Ale skoro umarłem, to nie odpowiadam złem za zło. Nie odpowiadam złorzeczeniem za złorzeczenie. Ale modlę się o tych ludzi, oddaję ich Bogu i w ten sposób przynajmniej część z tych ludzi doznaje prawdziwego duchowego przebudzenia i tak jak ja, stają się ludźmi pełnymi Ducha Świętego. Cierpienie jest Bożym darem, Bożą łaską, ale jest też dowodem na to, że mam naturę Chrystusową. Bo nie chodzi o to, żebym cierpiał jako złodziej, jako plotkarz. Bo wtedy cierpienie jest naturalną konsekwencją tego, co zrobiłem. Ale kiedy cierpię jako niewinny, to mam taki dowód, można powiedzieć, namacalny wręcz, że jestem dzieckiem samego Boga. Jestem kimś,
kogo Chrystus zbawił i przemienił. Dalej trzeci rozdział od 17 wersu, przepraszam, 13 do 17. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć za sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Jeżeli taka jest wola Boża. Rzecz w tym, że my nie sami decydujemy o tym, czy cierpimy, czy mamy cierpieć. Nie my sami wchodzimy w tą rzeczywistość cierpienia. Ale Bóg używa tego naszego cierpienia po to, żeby uzyskać coś, czego prawdopodobnie nie uzyskałby w inny sposób u innych ludzi, których też chce zbawić. Postawa Chrystusa, pełna cierpienia, ale też pełna miłości, cierpliwości, oddania, przyprowadziła do zbawienia miliony ludzi przez 20 wieków. Ale i nasza postawa, podobna do Jego postawy, może uczynić to samo, niekoniecznie w odniesieniu do kilku osób, a może do tysięcy osób, a może do milionów, bo tego przecież nie wiemy. Nie mamy pojęcia, do czego Bóg chce użyć naszego życia, ale On, żeby nas użył, musi nas mieć. I On chce nas mieć. Tutaj jest potrzebna, można powiedzieć, taka duchowa współpraca. Zaczyna się od czego? Zaczyna się od tego, że biorę to słowo i zaczynam go jeść. Spróbujcie przestać czytać Biblię, a zacznijcie ją jeść. Naprawdę to się da. Wy nie jesteście ludźmi, którzy nigdy nie słyszeli Słowa Bożego. Zacznij słowo jeść. Przeczytaj jedno zdanie i zacznij go rozważać. Zacznij od tego, jak się to zdanie ma do twojego serca. Jak się to zdanie ma do twojego życia. A zobaczysz zdumiewające rzeczy. I tak krok po kroku, aż wreszcie dojdziesz do takiego miejsca w swoim życiu, że kiedy zobaczysz swojego brata w Chrystusie, który źle postępuje, to nie rzucisz się na niego z pazurami. Ale pierwsza rzecz, jaką zrobisz, zaczniesz o niego się modlić. Zaczniesz za niego płakać przed Bogiem. Zaczniesz w swoim wnętrzu odczuwać gorzkość tej sytuacji. Nie będzie ci tak prosto przychodziło powiedzenie paru złych słów pod jego adresem, żeby się tak dobrze poczuć przy okazji. Ale zaczniesz o niego przed Bogiem walczyć. To wszystko zaczyna się od zjedzenia słodkiego Słowa Bożego. Ono najpierw musi mnie zmienić, żebym ja był w stanie zauważać słabości, grzechy innych ludzi. Ale mając już zmienione wnętrze, nie będę im wtedy tego wypowiadał, że tak powiem. Nie będę ich przeklinał z tego powodu, tylko będę wobec nich pełen miłości i cierpliwości. Dlatego, że tak uczy mnie Słowo Boże. Pamiętajcie, my nie zbawiamy nikogo. Wczoraj przeczytaliśmy z Jolą, że dzisiaj w jednym z miast będzie ewangelizacja i ludzie, którzy prowadzą tę ewangelizację, będą zaludniali niebo. Ręce mi opadają. No i ktoś to kupuje, no ktoś się z tego cieszy. No to jest taka durnota, że wszystko we mnie się buntuje. To jest oszukiwanie ludzi.
To jest opowiadanie bajek, to co żeśmy wczoraj mówili, to są zmyślone rzeczy. To Bóg zaludnia niebo. Tylko i wyłącznie. Nikt inny nie może nieba zaludnić. Ale wiecie, to jest taka droga na skróty. Droga w Chrystusie zawsze jest wąska i zawsze jest ciasna. Ona zawsze prowadzi przez Słowo. Nie pozwala ci Słowo wyskoczyć ani w prawo, ani w lewo. Nawet jeżeli coś boli. Ale kiedy zostajesz w Słowie, kiedy zostajesz na tej drodze, to zaczynasz w swoim życiu doświadczać zdumiewających rzeczy. I wtedy możesz powiedzieć tylko jedno. To Bóg uczynił, bo ja tego nie byłem w stanie zrobić. To Bóg uczynił. I niech Bóg w naszym życiu właśnie takie rzeczy czyni i niech przynosi nam błogosławieństwo to i wielu innym, którzy są już tutaj i którzy jeszcze tłumnie tutaj przyjdą, tak tłumnie tutaj przyjdą w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Hallelujah.